No, powiem wam, dostaliśmy crasha w momencie, jak zmieniliśmy widok do środka ciężarówki. Dostaliśmy niestety crasha, skraszowało grę. Także wczytujemy jeszcze raz. Włącz światła przednie, pomoc. Otwórz menu. Kwadrat. Okej. Światła przednie, jedziemy. Ale są lagi. A patrzcie, widzicie? No i patrzcie teraz. O! Nie zlagowało, nie wywaliło. Idzie ogniem. Dobra, wiecie co? Czekajcie, ja sobie zmienię jednak tą kamerę. Dlatego, że no, wolę widzieć szerzej. Ale strasznie laguje, powiem wam. Nie wiem, czy to widzicie. Było wszystko ok. O, jakie slajdy są. Powiem wam, że to bardzo źle wróży w tej grze. Ta gra jest teraz w promocji, z tego co widziałem. Promocji na maj. Natomiast muszę wam powiedzieć, że no nie jest jakoś. Na razie mnie nie zachwyca. O, chłop z piskiem, opon jeździ. Jedź na osuwisko. I co? Ale laguje. No powiem wam, tragedia. To znaczy, co to jest? Przedmiot kolekcjonerski, nie wiem. Młotek? Wirtualny? Zobaczcie, co się dzieje w tej grze, patrzcie. To jest jakaś tragedia. Także myślę, że to będzie krótki odcinek. Bo strasznie laguje. Pominiemy, tam mamy koparkę, super, fajnie, wejdź do kopa. Patrzcie, co się dzieje, to jest tryb wydajności. Tam chwilę wczytało, było ok, natomiast tu jest już tragedia. Dobra, fajnie, no. Dobra, a czemu ja nie mogę zmienić rzutu? O, teraz samo. O Jezus, jakie są lagi. Nie wiem, czy to widzicie. No, nie da się nic robić. Jezus, przecież to jest tragedia. Ej, nie mogę kamery w ogóle obrócić, patrzcie. Okej, okay, maszyna się obsługuje dosyć fajnie, ale ja nie mogę rzutu w ogóle zmienić. Nie mogę rzutu kamery w ogóle obrócić, nie mogę kamerą, rozumiecie to? Nie wiem czemu. O, dopiero teraz jak łychę opuściłem, to dopiero teraz. No nie, no jest beznadziejnie. Powiem wam, jest tragicznie. Ta gra po prostu nie działa dobrze. Ona no, działa beznadziejnie, ta gra. Także myślę, że za chwilkę będziemy kończyć odcinek. Sama w sobie, przez to, że ja nie mogę ruszyć kamerą. A, to ja nie miałem ciężarówki ładować. No dobra, fajnie, świetnie. Ja miałem z kubki na kubkę poprzekładać. Myślałem, że muszę się załadować, wiecie?
Ale tutaj skończymy. Dlaczego? Dlatego, że ta gra jest kompletnie niegrywalna, powiem wam. Po pierwsze laguje, po drugie nie możemy obrócić kamerą kompletnie, nic. Nic nie możemy zrobić. Gałki są do sterowania. Dopiero teraz jak podjeżdżam, to zmienia mi się perspektywa patrzenia. No chodzi źle po prostu ta gra, no. Co mam powiedzieć więcej? Chodzi beznadziejnie. Szkoda, bo powiem wam, że liczyłem na to, że będzie fajnie. No nie, nie da się w to grać. Dajcie znać w komentarzach, czy też macie takie jakieś spostrzeżenia, jeżeli chodzi o tą grę. Bo to, co się dzieje, to jest porażka po prostu w tej grze. Okropne lagi, brak możliwości zmiany perspektywy, wszystko jest strasznie drewniane. No jestem mocno zawiedziony, powiem wam, mocno zawiedziony. Bo myślałem, że może naprawdę być czymś ciekawym. Natomiast na tą chwilę nie widzę sensu w to grać w ogóle. Szkoda, bo potencjał na pewno jest duży, natomiast zobaczcie nawet jak to chodzi, no. No tragedia. Dobra, ja się z wami pożegnam. Wszystkiego dobrego i do następnego odcinka.